można wiedzieć, co ty robisz? Jak to co? Rozbieram szopkę. A my nie budowaliśmy szopki? No budowaliśmy, ale teraz ją rozbieram. No w sumie po co nam szopka? No przecież w pierwszym odcinku rekolekcyjnym naszym staliśmy w tym kościele. Pamiętasz? No było coś takiego. I było hasło, zburzmy tę świątynię. Nie jest nam potrzebny budynek, no bo kościół to jest wspólnota, to są ludzie. Więc pomyślałem trochę nad tym i uznałem, że skoro Boże Narodzenie to jest wydarzenie, które ma być w naszym życiu, duchowe wydarzenie, no to po co nam szopka tutaj taka? No, co nam to da? Nawet jest to logiczne. Czyli rozbieramy szopkę. Tak. Kiedy Wigilia? Czekaj, ale w czwartek. We czwartek. No to chyba zdążymy ją rozebrać. No to tam jeszcze troszeczkę jest do zabrania. Nie daje. Ja wiem, że otoczka, tylko wiesz co, tak wynoszę się, myślę, ale święta, bez szopki. No ale co znam z takiej szopki, jeżeli Pan Jezus w naszym sercu się nie narodzi? Choinka, szopka, czy chociażby te sanie. To jest wartościowe, ale to nie jest istota świąt Bożego Narodzenia. Choinka, szopka, wszystkie dekoracje mają nam po prostu pomóc w przeżywaniu tego, co jest najważniejsze. Bo przecież o co chodzi w Bożym Narodzeniu? Aby On urodził się we mnie. Tak, w Bożym Narodzeniu chodzi po prostu o Boże Narodzenie. A więc to wszystko jest dobre, jeżeli nam pomaga, ale nie zastępuje tego, co najważniejsze. Kiedy prowadzi nas to do spowiedzi, a przede wszystkim do Eucharystii. Tam dzisiaj jest Boże Narodzenie. To co? Tym razem rozbieram choinkę? Nie, uznałem, że jednak dekorujemy choinkę i szopkę też zostawimy. No bo przecież to ważny jest element naszej tradycji polskiej, chrześcijańskiej. Także chyba jednak nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki i bez szopki. I nie wyobrażamy sobie też świąt bez życzeń. Chcemy Wam życzyć prawdziwego, autentycznego spotkania z żywym Jezusem. Życzymy Wam, żeby to Boże Narodzenie było taką okazją do Waszego osobistego zaproszenia Pana Boga do Waszego życia. Żeby Was rozkwitła wiara, rozkwitła nadzieja i rozkwitła miłość. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Szczęść Boże!